Cześć i czołem kluski z rosołem. Słuchasz Polski Daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską kulturą, historią, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką polskiego, autorką różnych materiałów do nauki tego języka, które publikuję na stronie www.polskidaily.eu. A moją ulubioną zupą jest zupa ogórkowa. Jeśli jeszcze nie próbowałeś, nie próbowałaś zupy ogórkowej po polsku, no to bardzo serdecznie polecam. A teraz, kiedy już się trochę znamy, zapraszam cię na nowości. Obecnie na świecie jest ponad 6000 języków. Z tego tylko trochę więcej niż 200 jest w Europie. Jedna trzecia ma mniej niż 1000 użytkowników, a 40% tych języków jest zagrożona wymarciem. Niektórzy językoznawcy twierdzą, że za 100 lat Będziemy już liczyć języki w setkach, a nie w tysiącach. Dlaczego tak się dzieje? Co powoduje wymieranie języków? Jakie języki są najbardziej zagrożone? Dlaczego różnorodność językowa jest ważna, ale nie dla wszystkich? O tym wszystkim. I o kilku ciekawostkach językowych opowiem Ci w tym tygodniu. Czym jest wymieranie języków? Dzieci w szkołach uczą się o tym, że wiele gatunków zwierząt i roślin wymiera wskutek globalnego ocieplenia, zmian klimatu, działalności człowieka. Ale rzadko uczył się o tym, że języki wymierają. Co to w ogóle znaczy? Większość z nas wie, że na przykład Łacina jest językiem martwym. Ale mało z nas słyszało o takich językach jak połapski czy etruski, które są naprawdę martwe. Jest różnica między językami wymarłymi, a językami martwymi. Języki wymarłe to takie, które kiedyś istniały i nie da się ich odtworzyć. To są często języki plemion, mniejszych społeczności, języki, które były używane wyłącznie ustnie i nie mają żadnych źródeł pisanych. Wymarły dawno temu, kiedy nie było jeszcze albo druku, Albo technologii e, takie jak, takich, jak mamy teraz, na przykład do nagrywania natywnych użytkowników, ani właściwie zainteresowania. Bo nie zawsze naukowcom czy ludziom zależało na tym, żeby zachowywać mniejsze języki. Języki martwe to takie języki, które nie mają natywnych użytkowników. Nikt nimi nie mówi, ale zostały w jakiś sposób zapisane mają zapisaną gramatykę i słownik. Łacina jest na przykład takim językiem. Chociaż nie ma um, rodzimych użytkowników, to cały czas jest używana w pewnym stopniu w Kościele katolickim do pewnych ceremonii, czy w administracji w Watykanie. Tak samo jest ze starocerkiewno-słowiańskim. To taki stary język, którym posługiwali się w pewnym stopniu wszyscy Słowianie dawno, dawno temu. Polacy też. Był na tyle generalny, że Słowianie z różnych części Europy go rozumieli. Z czasem zaczęły tworzyć się dialekty, które potem przekształciły się w odrębne języki. Więc nie można tak powiedzieć, że to jest język wymarły. Jego ślady cały czas mamy we współczesnych językach słowiańskich, a do tego niektóre języki, niektóre religie wschodnie, wschodnie chrześcijaństwo używa starocerkiewno-słowiańskiego w liturgii, w nabożeństwach. Jeśli będziecie studiować polonistykę, tak jak ja, to będziecie mieć lekcje ze staro słowiańskiego bo pomagają nam zrozumieć różne historyczne um, mechanizmy w gramatyce. Ja się aż tak tym nie interesuję, ale dla niektórych językoznawców jest to bardzo ciekawe. Co ciekawe, język hebrajski również nie był, jak niektórzy myślą, Językiem wymarłym. To się jednak zmieniło i o tym opowiem Wam za chwilę. A tymczasem chcę Wam powiedzieć, jakie języki wymierają i dlaczego wymierają. Wymiera bardzo wiele języków małych społeczności. Ale co znaczy mała społeczność? Czy chodzi o to, że tym językiem mówi 10 starszych osób? 30? 300? A więc liczba nie jest kryterium, bo na przykład mamy język islandzki, który ma około 300 tysięcy użytkowników. To jest jak małe miasto. Ale można go uznać jako język bardzo żywotny. On nie jest zagrożony wymarciem. Dlatego, że jest podstawowym językiem swojej społeczności i też pierwszym, albo czasami jedynym językiem wszystkich dzieci w tej społeczności. Z drugiej strony mamy języki takie jak język jemba. Jest to język pewnej społeczności w Kamerunie. I tym językiem również mówi około 300 tysięcy ludzi. Jednak jest on zagrożony, e, ponieważ większość jego użytkowników coraz częściej przechodzi albo na pidżyn, albo na język angielski. Tym językiem ludzie mówią coraz rzadziej. Dlaczego? Dlatego, że ten język traci prestiż, nie jest przydatny. W biznesie, w kontaktach międzyludzkich, w kontaktach z ludźmi na całym świecie. To jest jeden z czynników, dlaczego języki wymierają. Można powiedzieć, że jeden z głównych czynników bo tak się stało w wielu, wielu przypadkach, kiedy mniejszy język został w pewien sposób wchłonięty przez większy język na, na danym terenie. Czy to w przypadku zmian politycznych, bo na przykład jeden naród podbił drugi i zajął jego terytoria, i przez to zmusił społeczność do mówienia w języku większości, czy w języku nowego władcy? Czy na przykład może chodzić też o, o modernizację i to się dzieje obecnie z językiem angielskim, który jest językiem biznesu, językiem technologii. To jest język, Komunikacji międzynarodowej, który osłabia znaczenie i wartość mniejszych języków. Poza tym, innymi czynnikami, które zagrażają mniejszym językom, są na pewno na przykład mieszane małżeństwa. Nie mam nic przeciwko mieszanym małżeństwom, w końcu moje własne jest mieszane, ale często jest tak, yy, że jeśli dochodzi do mieszanego małżeństwa, rodzice dla komfortu, dla wygody decydują się na używanie z dziećmi języka lokalnego, języka bardziej przydatnego, i język jednego z rodziców, który na przykład jest bardzo niszowy, ma małą liczbę użytkowników, no niestety nie jest przekazywany dalej. Tak często się również dzieje, jeśli rodzice migrowali, emigrowali, jak na przykład Polacy w Stanach. Nie mówię o Polakach w Chicago, bo to jest inna sytuacja, ale kiedy migrujemy do miejsca, gdzie nie ma um, wielu ludzi z naszego oryginalnego kraju, to często um, nasz język nie jest naszym priorytetem. Przekazywanie naszego języka ojczystego nie jest priorytetem. Ale priorytetem jest asymilacja. Chcemy stać się obywatelami tego nowego kraju, chcemy czuć się jak w domu, chcemy, żeby nas akceptowano. Więc zaczynamy mówić w tym w języku nowego kraju i z dziećmi też tak mówimy. To jest duży przypadek emigrantów w Ameryce czy w Kanadzie, chociaż to się zmienia. Teraz istnieją różne kampanie, ludzie coraz bardziej szanują i doceniają dziedzictwo kulturowe i dwujęzyczność, wielojęzyczność. I zmienia się ten stosunek, ale jeszcze 50 lat temu 30 lat temu raczej mówiono rodzicom, że dwujęzyczne dziecko nie będzie się tak dobrze rozwijało w obu językach. Że jeśli dziecko będzie mówiło w domu po polsku, a w szkole po angielsku, to będzie miało gorsze oceny, będzie miało gorsze słownictwo z angielskiego. Poza tym ym, ludzie z krajów o słabszej kulturze ym, są często traktowani jako gorsi, ym, więc, żeby uniknąć dyskryminacji, ci ludzie bardzo często asymilują się na siłę. I poświęcają swój język ojczysty. E, tutaj mówię o, o asymilacji z wyboru, ale nie zawsze jest to asymilacja z wyboru, bo na przykład na pewno słyszeliście o przymusowych, em, przymusowej asymilacji i przymusowym, o przymusowym krzewieniu e, religii i kultury wśród e, amerykańskich i kanadyjskich. Indian. W Kanadzie i, i też w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych istniały szkoły z internetem, do których przyjmowano dzieci natywnych Amerykanów, nie pozwalano im mówić w językach swoich rodziców, kazano im uczyć się religii chrześcijańskiej. Jeśli ktoś używał słów ze swojego natywnego języka, był karany i był często karany fizycznie w bardzo okrutny sposób. Większość z tych ludzi ma ogromne traumy, nie tylko ze względu na przemoc psychiczną i fizyczną, ale też na brak przynależności, na przemoc kulturową, bo chyba tylko można to nazwać w ten sposób, że jest to przemoc kulturowa pozbawienie tego, co nas łączy z naszymi przodkami, z wiarą naszych przodków, z ich tradycjami, z kulturą, ze sposobem ubierania się, z, z kuchnią. Bo też na przykład często te dzieci w tych szkołach z internatem słyszały, że ryby z jeziora jest, są złym jedzeniem, a przecież tym żywili się ich przodkowie od dziada, pradziada. Myślę, że podobne traumy mają na przykład Aborygeni, potomkowie Aborygenów w Australii, którzy również tracąc język, stracili więź z kulturą przodków. Wspomniałam troszkę wcześniej, że są takie sytuacje, czy były takie sytuacje, kiedy najeźdźca zabrał sobie jakiś teren i zmusił ludzi na tym terenie do mówienia w danym języku. Tak na przykład y, stało się w Wielkiej Brytanii i w Irlandii. Gdzie istniały języki celtyckie, y, bretońskie, to były języki, języki używane głównie przez prostych ludzi, przez lokalną ludność i język angielski był językiem elitarnym. Jeżeli ktoś mówił na przykład po irlandzku, czy czy po walijsku, to był traktowany jako gorszy. Nikt nie chce się czuć się gorszy, więc ludzie świadomie i dobrowolnie rezygnowali ze swoich języków. I ten proces stawał się na tyle masowy, że, że te języki po prostu wymierały, zanikały. Tak dzieje się nawet dzisiaj. Starsze pokolenia ludzi mają przekonanie, że ich lokalny język, czy ich lokalny dialekt, jest gorszy, jest mniej wyrafinowany. Wstydzą się ich. Nie chcą przekazywać ich dalej. Nie chcą, by ich wnuki uczyły się tego języka. Mu mówią, na nic ci się to nie przyda. I różne kampanie społeczne mają na celu uświadomienie starszyźnie, że wcale tak nie jest. Że język jest prezentem, jest darem, który mogą przekazać kolejnym pokoleniom. Jeszcze jednym sposobem a, albo czynnikiem, który prowadzi do wymierania języków jest katastrofa. Zdarzało się tak w przeszłości, że wybuch wulkanu, czy jakaś katastrofa naturalna zniszczyła całą społeczność ludzi mówiących w danym języku. Bywało też, że wojny zniszczyły całe społeczności, bo mogło być tak, że danym językiem mówiła setka ludzi. Może to była jedna wioska w górach, może to było jedno plemię, które zniknęło na zawsze, na przykład w wyniku wojny, czy epidemii, co zdarzało się w Ameryce, kiedy biali przybysze, biali osadnicy, przywieźli ze sobą europejskie choroby, na które Indianie nie mieli odporności. Bardzo wiele języków jest obecnie zagrożonych, jest pod ochroną, jest zapisywanych przez wielu językoznawców dla przyszłych pokoleń, które być może się nimi zainteresują albo zainteresują się jeszcze zanim ostatni mówiący umrze. Ale to takich najciekawszych języków, które pokazują, jak te języki em, Jaki języki, różnorodność językowa jest ważna, należą na przykład taki język jak Sylbo, z małej wyspy na Wyspach Kanaryjskich należącej do Hiszpanii, która nazywa się La Gomera. Sylbo to język gwizdany, który rozwinął się dlatego, że ta wyspa jest bardzo górzysta. I żeby komunikować się na duże odległości, mieszkańcy wyspy. Gwizdali do siebie, i tony gwizdów naśladują dźwięki języka hiszpańskiego. Dzięki temu mogli komunikować się nawet na kilka kilometrów. Wiadomo, że obecnie dzięki technologiom ludzie mogą na przykład wysyłać do siebie SMSy, czy dzwonić do siebie, więc ten język nie jest już aż tak potrzebny. Ale jak mówiłam wcześniej. Jest ich dziedzictwem, dlatego są szkoły gwizdania w Silbo, do których rodzice mogą zapisać dzieci, żeby zachować ten język. Jest to coś naprawdę unikatowego. Chyba w Turcji jest też inny język gwizdany. Język Kalawaja z Boliwii. To jest bardzo ciekawy język, którym mówi garstka ludzi. Dlatego, że ten język zawiera ogromną ilość słownictwa na temat ziół, roślin leczniczych, natury, która istnieje tylko w Boliwii. Więc, jeśli ci ludzie przestaną mówić w Kalałaja, to wiedza na temat tych ziół też zaniknie. I tak się dzieje w wielu językach. Są słowa nieprzetłumaczalne, są jakieś koncepcje wyrażane gramatycznie których nie da się przetłumaczyć, które są unikatowe dla tego myślenia. Język Patua z Makao. Makao to takie bardzo bogate miasto blisko Hongkongu, które kiedyś należało do Portugalczyków, było skolonializowane przez Portugalczyków, więc mieszkało tam dużo, dużo Portugalczyków, którzy wchodzili w związki mieszane z Chinami. Z Chińczykami i te języki się pomieszały, i powstał język patua. I obecnie mówi tym językiem kilkadziesiąt osób, które aktywnie starają się, żeby ten język przetrwał, nawet mają swój teatr i nagrywają piosenki. Pewnie dlatego, że mają poczucie unikatowości, ponieważ w Makao 90- kilka procent mieszkańców. Em, to etniczni Chińczycy. W Rosji istnieje trochę wymierających języków, które niestety prawdopodobnie nie zostaną ocalone, ponieważ rządowi zależy na jednolitym społeczeństwie, na tym, żeby wszyscy mówili w tym samym języku, no, i użytkownicy takich języków, jak na przykład język człowaski. Nie mają pieniędzy na stworzenie szkół językowych czy na reprezentację swojego języka w administracji. Co ciekawe, nawet duże języki, takie jak chiński czy arabski, mogą w pewnych miejscach czy w pewnych społecznościach być językami zagrożonymi. I wracamy tutaj do pojęcia prestiżu. Bo, na przykład, w Singapurze czy w bogatych krajach arabskich, a w sumie nie tylko bogatych, w Egipcie też, um, język angielski wypiera język arabski wśród e, elity, wśród bogatych ludzi. W tych krajach większość dzieci chodzi do prywatnych szkół, które mają zagraniczne programy. Najlepsze, najbardziej popularne szkoły i najdroższe to szkoły z programem amerykańskim albo brytyjskim. Zatrudniają one nauczycieli w języku y, nauczycieli z tych krajów y, i wszystkie przedmioty są uczone w języku angielskim. Poza tym, rodzice w domu często również używają angielskiego, który traktują jako łatwiejszy, i mają, przynajmniej w krajach arabskich, złe mniemanie o dialektach. I tutaj pojawia się problem, ponieważ w język arabski. Ma wersję standardową, która właściwie no, nie tyle jest martwa, co jest trochę nieużyteczna, bo pojawia się w tekstach, w literaturze, w prasie, w mediach, ale nikt nią nie mówi. Ludzie mówią w dialektach, ale jednocześnie traktują dialekty jako coś słabego, gorszego, niedoskonałego i nie chcą, żeby ich dzieci mówiły tym językiem. Już wolą, żeby mówiły po angielsku. I zdarza się tak, że dorośli ym, Arabowie nie umieją dobrze pisać po arabsku, albo mają problemy, z, żeby znaleźć tłumaczenie angielskich słów na arabski, więc ciągle wtrącają angielskie słowa. Słuchałam ostatnio podcastu po arabsku na temat psychologii, yy, i co drugie słowo było po angielsku. Czułam się bardzo zmęczona, bo nie mogłam skoncentrować się w ogóle na arabskich słowach, ale mój mąż stwierdził, że tak właśnie ludzie mówią. Więc być może w przyszłości bogaci Arabowie będą mówić wyłącznie po angielsku, a arabski będzie językiem religijnym i państwowym, a dialekty pozostaną językiem biednych, co doprowadzi do jeszcze, jeszcze większego podziału społeczeństwa. Podobno podobnie jest właśnie w Singapurze i jeśli chodzi o język chiński. I języki, które wstały z martwych. Wspomniałam wcześniej hebrajski i mówiłam, że był postrzegany albo jest nadal postrzegany jako język, który przestał istnieć i zaczął istnieć znowu. Ale on był, cały czas go używano... Do modlitwy, ale no, nikt nim nie mówił, bo większość Żydów, którzy byli rozproszeni po całym świecie, e, mówiła w językach lokalnych, albo w języku jydesz, albo w innych językach, które były miksem języka hebrajskiego i lokalnego języka. Już pod koniec XVIII wieku e, Żydzi zaczęli starać się odtworzyć, odrodzić, Język hebrajski, pobudzić go do życia. Próbowali wtedy um, zredukować ilość lokalnych słów i zastąpić je oryginalnymi słowami hebrajskimi. Ponieważ hebrajski był, jest starym językiem, musieli wymyślić sporo nowych, nieobecnych wcześniej e, w tym świętym języku, e, a potrzebnym, do życia codziennego słów. Mimo ich wysiłków, jeszcze wtedy nie udało się wskrzesić um, hebrajskiego jako języka mówionego. Społeczność po prostu tego nie chciała i tego nie potrzebowała, mieli inne rzeczy na głowie, inne problemy. Jak nie masz czym nakarmić dzieci, to nie będziesz się przejmować tym, w jakim języku będą mówić. Prawdziwe wskrzeszenie hebrajskiego. Miało miejsce dopiero w XX wieku. W 1897 roku powstał ruch syjonistyczny, który przygotowywał Żydów do emigracji do Izraela. I ci ludzie, którzy byli gotowi wyjechać, wkładali pewien wysiłek, starali się nauczyć hebrajskiego, żeby używać go nie tylko w piśmie, ale też w mowie. Za ojca nowoczesnego hebrajskiego uznaje się Eliezera ben Jechudę, który jako pierwszy zaczął używać hebrajskiego jako języka codziennego, podobno zabronił swoim dzieciom mówić w jakimkolwiek innym języku. Cała rodzina musiała mówić po hebrajsku. On też wynalazł wiele nowoczesnych słów, wiele neologizmów na bazie biblijnego hebrajskiego. Które są używane w hebrajskim do dzisiaj. Innym językiem, który został odrodzony, jest język kornijski. Był to język, którym mówiła ludność w Cornwallie na południu Wielkiej Brytanii. Używało się go na co dzień mniej więcej do końca XVIII wieku. Język kornijski. Jest najbardziej związany z językami bretońskimi, galijskim. Jest językiem takim postceltyckim. Jak wcześniej mówiłam, prestiż języka angielskiego spowodował to, że ludzie przestali mówić po kornijsku i ostatnim natywnym użytkownikiem kornijskiego była Dolly Pentreath, która zmarła w 1777 roku. Jednak w XX wieku niektórzy badacze postanowili wskrzesić ten język, przywrócić go do życia. Były różne koncepcje, jak ten język powinien wyglądać, ponieważ język kornijski no, nie miał standardowej gramatki, był językiem użytkowym, nie językiem wysokiej literatury itd., tak więc stworzyli słownik, który był oparty w dużej mierze na walijskim i bretońskim, na tekstach późnego średniowiecza. W latach 80. powstała koncepcja ortografii, która miała być podobna do ortografii angielskiej. W końcu udało się stworzyć jakieś standardy dla tego języka. I obecnie mówi w tym języku płynnie około 300 osób. A prostą rozmowę potrafi przeprowadzić 3000 osób. No, zapadając, że przez kilka wieków nikt nie mówił po kornijsku, to te 300 osób jest naprawdę poważnym sukcesem. Podobna sytuacja miała miejsce z językiem tunika, którym mówili ludzie na terenie centralnej Luizjany. Ostatni natywny użytkownik tego języka zmarł w 1948 roku. Ale na szczęście na początku XX wieku, a właściwie na koniec XIX wieku, ktoś zainteresował się tym językiem i zaczął go dokumentować. Dzięki kontaktom z użytkownikami tego języka William Elly Johnson razem z etnologiem Albertem Gachetem Stworzyli dokumenty, zapisali ten język, i dzięki temu, po wielu latach, udało się namówić niektórych członków e, tego plemienia do tego, żeby zaczęli się znowu uczyć języka. I obecnie nie ma natywnych użytkowników, nie ma rodzimych użytkowników tego języka, ale 32 osoby mówią nim jako językiem. Drugim. Co wydaje się być bardzo małą liczbą, ale jestem pewna, że znajomość tego języka pomogła tym ludziom um, nawiązać ponownie więzi ze swoją kulturą. I czwartym językiem, o którym chcę Wam opowiedzieć, jest język hawajski. Na Hawajach większość ludzi mówi po angielsku z wiadomych przyczyn i od 1900 roku. E, Liczba użytkowników tego języka spadła z 37 tysięcy do tysiąca, z czego większość tych ludzi ma powyżej 70 lat. I ten znaczny spadek użytkowników zaalarmował niektórych Hawajczyków na tyle, że kilkoro z nich postanowiło walczyć z wymieraniem ich natywnego języka. W latach 70. powstały radia i prasa po hawajsku, które miały promować em, ten język i zapisywać historie, opowieści, piosenki em, starszyzny. Powstały też dwujęzyczne szkoły. Nie było łatwo przekonać administrację, że Hawajczycy potrzebują dwujęzycznych szkół. Ale w końcu się udało i y, chociaż zaczęto od przedszkoli, w których. Nauczanie miało być w dwóch językach. Okazało się jednak, że dwa języki nie wystarczą, bo jak to zwykle bywa, jeden język dominuje drugi, i dzieci między sobą rozmawiają w języku większości, w języku, w którym rozmawia się w domu, w języku mediów. Więc powstały też żłobki i przedszkola, w których jedynym językiem wykładowym, jest język hawajski. I dzieci, które chodzą do takich szkół, to zwykle dzieci aktywistów językowych, osób, które decydują się, że będą też w domu mówić po hawajsku. Słuchałam historii kobiety, która pochodzi z Hawajów i która nauczyła się hawajskiego jako dorosła osoba. Kiedy poznała swojego męża, powiedziała mu, że jeśli będą mieć dzieci, to muszą się wychowywać po hawajsku. Jej mąż nie mówił wtedy w tym języku, ale zaczął się intensywnie uczyć. Kiedy na świat przyszły dzieci, zapisali je do tego hawajskiego przedszkola, a potem do hawajskiej szkoły, i faktycznie ich trójkę dzieci w domu i w szkole mówi wyłącznie po hawajsku. Mają oczywiście świadomość, że kiedy dzieci wyjadą na studia, prawdopodobnie gdzieś do do innego stanu Ameryki, no to będą mieć bardzo mało kontaktu z językiem. Ale chcieli, żeby ich dzieci wychowały się właśnie w tym języku przodków, żeby miały szansę na coś, na co oni sami jej nie mieli. Te szkoły hawajskie uczą nie tylko języka, ale uczą wszystkich przedmiotów po hawajsku, a także muzyki stylu życia, legend, opowieści, tego wszystkiego, co tworzy tożsamość Hawajsko. I to jest według mnie bardzo piękne. Dlaczego różnorodność językowa jest ważna, ale nie wszyscy jej chcą. Już wspomniałam kilka razy o tym. Że znajomość języka naszych przodków pomaga nam nawiązać kontakt z naszą kulturą i tożsamością. Wydaje się, że, że obecnie, kiedy często migrujemy, jesteśmy daleko od domu, możemy prowadzić zupełnie szczęśliwe życie, ale jednak chyba wszyscy mają poczucie, mają potrzebę przynależności. Chcemy gdzieś należeć. Chcemy należeć do miejsca, do kultury, do przodków. Jest to trochę dziwne, kiedy nasi rodzice mówią między sobą w jednym języku, którego my nie rozumiemy. Kiedy mama rozmawia z babcią, a my tylko się przyglądamy i nie możemy odpowiedzieć, wziąć udziału w tej konwersacji. Jest to też dziwne, kiedy znamy tylko kilka słów, umiemy policzyć do pięciu, albo powiedzieć dzień dobry, dziękuję, przepraszam i ojcze nasz w języku naszych przodków. Bo to znaczy, że nie możemy ich do końca zrozumieć. Nigdy nie zrozumiemy mechanizmów, w jakim myśleli, sposobu, w jaki patrzyli na świat. Bo właśnie języki pomagają nam Ubrać myśli, sformułować myśli i narzucają nam reguły, w jaki sposób możemy to robić. Weźmy na przykład nazwy kolorów. Po polsku mamy słowo siwy, który używamy, którego używamy, żeby określić kolor włosów starszych ludzi. Dla nas to nie jest zwykły grey, szary jest siwy, specjalny kolor. Weźmy słowo kombinować, o którym mówiłyśmy z Magdą w poprzednim odcinku, które oznacza osiągnąć cel niestandardowymi um, sposobami. To też jest słowo, które trudno przetłumaczyć, a jednak jest dla nas naturalne. I jest wiele języków, i tutaj specjalnie mówię o językach nie-Indoeuropejskich. Które mają kompletnie abstrakcyjne dla nas sposoby mówienia o rzeczywistości, i te języki są ukształtowane, stworzone tak, że pasują do natury, do miejsca geograficznego, do kultury tego narodu. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że nasi przodkowie pochodzą z plemienia, które zostało zniszczone, którego kultura została. Em, Wykrzewiona, i teraz y, mówią po angielsku, ubierają się, jak inni Amerykanie. Y, oglądają tę samą telewizję, i nie mają już żadnego kontaktu trzema pokoleniami wstecz, to jest to, jest to utrata duszy. Jest to wielka strata. Może to nie jest strata na skalę. Utraty gatunku zwierzęcia, które przerywa łańcuch pokarmowy, ale kulturowo jest to gigantyczna strata. Oczywiście nie jest to strata dla biznesów i dla rządów. Wiele rządów, em, które obejmują duże tereny, jak na przykład USA, jak Kanada, jak Rosja, jak Chiny. Nie chce różnorodności, bo różnorodność oznacza em, potrzebę niezależności, a czasami niepodległości, oznacza konflikty. Najlepsze dla rządu jest, kiedy wszyscy mówią tym samym językiem, mają te same wartości, wierzą w tę samą historię i wyznają tę samą religię. To jednak jest często niemożliwe, a mimo to przez wiele lat. Rządy próbowały tego dokonać i dalej to robią, i dalej to robią. Widzimy to cały czas. Nie chcą też tego biznesy, bo na przykład weźmy, weźmy mm, na tapet język walijski. W Walii mało ludzi mówi po walijsku. Jest to mały procent, mimo tego, że jest to bardzo aktywna społeczność. Są to ludzie, którzy naprawdę chcą uczyć się języka przodków. Ale jeśli w Walii pojawi się nowy biznes, um, który jest je biznesem narodowym um, i właściciel tego biznesu wie, że wszyscy Walijczycy rozumieją angielski, mówią po angielsku, to ten biznes nie będzie chciał stworzyć na przykład menu po walijsku czy informacji dla użytkowników po walijsku, no bo uzna to za koszt kompletnie niepotrzebny. A jednak, żeby język miał prawo um, istnieć, żeby język nie wymarł, żeby powstrzymać język przed wymieraniem, musimy stworzyć użytkownikom możliwości praktykowania tego języka. A więc kiedy Irlandczyk idzie do baru w Irlandii, powinien mieć prawo zamówić piwo po irlandzku. E, czy Walijczyk, kiedy idzie do biblioteki, Powinien mieć prawo komunikować się z bibliotekarzem po walisku. Jeśli takie codzienne sytuacje nie, nie będą stworzone, nie będą umożliwione, no to ten język nie będzie jednak miał szansy przetrwać. Będzie to bardzo trudne, bo w przetrwaniu języka nie chodzi tylko o ilość, o liczbę użytkowników ich wiek. Rozproszenie na świecie, czy obecność w szkołach, ale chodzi też o możliwości komunikacyjne na co dzień. I tego właśnie brakuje, bo językoznawcy mogą zapisywać języki, mogą przeprowadzać wywiady, mogą namawiać starszych ludzi do tego, żeby, żeby nie traktowali swojego języka jako mało prestiżowego i żeby przekazywali go dalej dzieciom i wnukom mogą prowadzić różne darmowe programy, aplikacje, festiwale muzyki bardów czy poezji bardów po walijsku, ale codzienne komunikacje, codzienne sytuacje w tym języku też są bardzo potrzebne. Dlatego też tak ważne jest, żeby ludzie mieli świadomość, że ich języki Języki mniejszości, języki ojczyste są bardzo cenne i bardzo ważne, i wysiłek, jaki rodzice muszą włożyć w uczenie tego języka mniejszości, dzieci jest tego warty. Nie jest stratą czasu, i czasami może się wydawać, że to jest syzyfowa praca. Dzieci nie chcą, rodzice są zmęczeni. Po co ci ten język? Po to, żebyś wiedział, kim jesteś, skąd jesteś i do kogo należysz. W jaki sposób ratuje się ginące języki? Po pierwsze, język musi mieć słownik. I to się tyczy szczególnie języków plemiennych, języków mówionych. Um, które mogą zginąć kompletnie bez śladu, jeśli nie mają źródeł pisanych. Dlatego językoznawcy zapisują słowa, nagrywają ludzi, którzy mówią w tym języku, czasami też nagrywają wideo. E, Dodatkowo, bardzo ważne jest stworzenie programu nauczania. Czasami jest to język dodatkowy w szkole, czasami to nie wystarczy i trzeba więcej. Różne kampanie społeczne są ważne dla uświadamiania ludzi, że ich język jest ważny, że nie jest gorszy. Dodatkowo dobrze, jeśli różne grupy aktywistów wywierają nacisk na rządzących, na władze regionu, na władze kraju, próbują pozyskać fundusze na organizowanie lekcji, kursów, darmowych kursów, to jest też bardzo ważne. Dla ludzi z tej kultury, czy z tego regionu, czy z tej społeczności. No i bardzo ważny punkt to jest tworzenie świadomych rodzin. To, co mówiłam w przypadku języka hawajskiego. Mówmy w języku mniejszości, w języku zagrożonym, w języku mniejszym w domu. No i czy my możemy coś zrobić, jeśli pochodzimy z kraju, czy nasi przodkowie mówili jednym z języków niezagrożonych? Możemy. Możemy na przykład zacząć się uczyć irlandzkiego czy celtyckiego na Duolingo. Hawajski chyba tam też jest. Czy nam się to przyda? Może nie, a może tak. Może pozwoli nam przekazać informacje o tym języku dalej, jakieś ciekawostki językowe, jakieś konstrukcje gramatyczne, które są interesujące. Pozwoli nam to spojrzeć na świat trochę z perspektywy użytkownika tego języka. I nawet taka mała cegiełka jest według mnie ważna. Uczmy się języków. Na koniec opowiem Ci trochę o polskich językach. O językach z terenu Polski, które są małe, zagrożone wymarciem albo już prawie martwe. Prawdopodobnie nie wiesz o języku wilamowskim. To nie jest język słowiański, i obecnie mówi nim niestety tylko mniej niż 70 mieszkańców wilamowic wsi koło bielska białej. Są oni potomkami holenderskich, niemieckich i szkockich osadników, którzy przybyli na polskie tereny na początku um, XIII wieku, bardzo dawno. Ten język brzmi trochę jak, um, jak wersja wysoko niemieckiego, ale ponieważ przybyli oni tak dawno i byli izolowani od rozwijających się cały czas języków germańskich, ten język oddalił się od niemieckiego. Użytkownik języka niemieckiego nie będzie rozumiał Wilam, wilamowskiego, tak jak użytkownik języka polskiego też nie będzie go rozumiał. Na co dzień używany był do 1945, kiedy skończyła się Druga wojna. Do Polski weszli komuniści i zabronili używać języków Ym, narodowych czy języków mniejszości. Właśnie dzięki temu wszędzie dogadacie się w standardowym polskim, bo i dialekty, i regionalizmy to wszystko było zabronione. Trzeba było mówić standardowym literackim polskim. No i młodsze pokolenie poddało się tej polityce, nie kontynuowało, zaczęło rozmawiać ze sobą po polsku. W 1993. Tymoteusz Król postanowił dokonać rewitalizacji języka i zaczął nagrywać rodzimych użytkowników. Stworzył słownik, pisaną gramatykę i udało mu się wpisać język wilamowski do rejestru języków świata. W 2018 roku ten język liczył 7 tysięcy słów. No, nie jest to tak dużo, ale... Mm, ale przynajmniej mamy dowody na to, że ten język istnieje i nie jest to coś, co kompletnie wymarło. Być może słyszeliście o języku kaszubskim. Dopiero w latach 90. zaczęło się mówić o kaszubskim jako o oddzielnym języku. Wcześniej wszyscy traktowali to jako dialekt albo tak zwany etnolekt. Kaszubski jest językiem słowiańskim, tak jak polski, czeski, słowacki, dolno i górno -użycki. Najbliżej mu rzeczywiście językowi polskiemu i Polacy trochę go rozumieją. Kaszubowie byli jednak bardzo aktywną grupą o bardzo silnej tożsamości i bardzo walczyli o to, żeby wypromować swoją kulturę w mediach, szkołach, literaturze. Przekazywali język i kulturę aktywnie dzieciom. Nie poddali się polonizacji. I w 2005 roku weszła w życie ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. I dzięki tej ustawie język kaszubski Zyskał status, oficjalny status języka regionalnego, co ma spore znaczenie, bo dzięki niemu jest używany w, w urzędach. Na kaszubach, jeśli ktoś pójdzie do urzędu, może poprosić o, o to, żeby urzędnik rozmawiał z nim po kaszubsku, a nie po polsku. Jest w szkołach, a do tego tablice z nazwami miast są w dwóch językach. Nie muszą być, ale często są. Poza tym um, um, uczniowie, licealiści mogą zdawać maturę po kaszubsku. Jest na terenie Polski jeszcze jeden ciekawy język, o którym już wspominałam, kiedy opowiadałam Ci um, o takim malarzu Nikiforze Krynickim. Nikifor był łemkiem i mówił po łemkowsku. Chociaż większość Łemków mieszka na terenie Ukrainy, i Ukraińcy często mówią, że przecież Łemkowski to ukraiński. To nie do końca tak jest. Część Łemków mieszka również w Małopolsce, na tym oryginalnym Łemkowskim terenie, ale też na Dolnym Śląsku, ponieważ w 1946 roku zaczęła się akcja wysiedlenia ludzi z Kresów czyli na przykład z zachodniej Ukrainy Polacy byli przewożeni na zachód, głównie na Dolny Śląsk w okolice Wrocławia. I tam też jest spora liczba Łemków. Przez wiele lat ten język był uważany za dialekt ukraińskiego, ale w roku 2000 została opublikowana oficjalna gramatyka języka, języka łemkowskiego. Co pomogło w zaakceptowaniu łemskiego właśnie jako języka a nie dialektu. Przed II wojną światową w szkołach na Łękowszczyźnie uczono wszystkich przedmiotów po łemkowsku. W 1991 roku ten język wrócił do tamtejszych szkół jako dodatkowy przedmiot. Obecnie ponad 6000 ludzi. Deklaruje, że posługuje się Łemkowskim w domu. Wśród nich, jak wspomniałam, jest dużo ludzi na terenie Ukrainy, ale też jest sporo ludzi na emigracji, głównie do USA i Kanady. Język Łemkowski jest em, dodatkowym językiem, którego można się uczyć na uniwersytecie pedagogicznym. Można go studiować w Krakowie. Poza tym w Polsce jest też, i teraz muszę uważać na słowa, dialekt, etnolekt i język śląski. Ślązacy będą mówić, że jest to język. Niektóre książki są tłumaczone na Śląski, chociaż oficjalnie nie ma on statusu języka. Mimo tego, że wielu ślązaków ma dość, Silne poczucie tożsamości śląskiej e, i przywiązania do tych ziem, e, i umie mówić po śląsku, to jednak większość rodzin na śląsku mówi w domu po polsku. Są różne akcje społeczne promujące śląski. E, niektórzy pisarze e, próbują pisać po polsku. Na pewno jest muzyka, jest kanał z, ze śląskim Disco Polo, ale Oficjalnie Śląski nie jest jeszcze uznawany za język. Nie jest też zagrożony wymarciem oficjalnie, ale pewnie dlatego, że nie jest właśnie uznany za język. Co z nim będzie dalej, zobaczymy. A jak jest w Twoim kraju? Czy jest tam dużo języków zagrożonym wymarciem? Może języki już wymarły, ale jest jakaś akcja, są jakieś kampanie, które promują um, wskrzeszenie, odnowienie tych języków. Jaki jest Twój stosunek do wymierających języków? Czy naprawdę potrzebujemy aż tylu języków na świecie? Czy nie byłoby łatwiej, gdybyśmy wszyscy mówili jednym językiem? Co myślisz o tej różnorodności? Co myślisz o ratowaniu języków na dużą skalę? Daj mi znać w mailu albo na Instagramie. Wkrótce ruszają też nowe kursy konwersacyjne. Więc jeśli jesteś na poziomach A2, B1, B2, to na pewno znajdziemy grupę dla Ciebie. W opisie tego odcinka umieszczę informacje o tym, kiedy i o której godzinie zaczynają się nowe kursy. A tymczasem zapraszam Cię oczywiście do zarejestrowania się na mojej stronie internetowej www.polskidaily.eu, gdzie znajdziesz transkrypcję podcastów i dużo różnych materiałów do praktyki. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba. Cześć!